Vom Herrn geliebte Geschwister, umiłowani przez Pana bracia i siostry, lasst uns aus dem ersten Buch Mose das 16. Kapitel miteinander lesen. Przeczytajmy wspólnie z pierwszej księgi Mojżeszowej 16. rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 16. rozdział od pierwszego wiersza. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrahama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama: krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj: oto niewolnica twoja jest w ręku twoim. Zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański: rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś i urodziłaś syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek jak dziki osioł, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej: tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Beret. Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael. A Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. Das erste Buch Mose zeigt uns viele Themen, die im weiteren Verlauf des Wortes Gottes entfaltet werden. Pierwsza Księga Mojżeszowa pokazuje nam wiele tematów, które w dalszych księgach Słowa Bożego rozwijane są. Wir haben die neutestamentlichen Wahrheiten natürlich nicht im ersten Buch Mose. Naturalnie prawdy Nowego Testamentu nie są zapisane w księgach Mojżeszowych. Und doch gibt es viele Hinweise, die uns an diese neutestamentlichen Wahrheiten erinnern. A jednak są takie wskazówki, które przypominają nam o prawdach nowotestamentowych. So auch in diesem Kapitel. Również i w tym rozdziale. Wenn ein Lehrer eine Ausbildung durchläuft, dann lernt er, dass man etwas vermitteln muss. Jeżeli jakiś nauczyciel przygotuje się do swojego wykładu, to on to robi tak, aby potrafił przekazać to, co trzeba. Die Vermittlung geht einmal verbal, indem ich etwas
sage. Ten przekaz informacji ze strony nauczyciela odbywa się werbalnie, czyli on mówi do uczniów. Doch wenn ich bildhaft etwas darstelle, prägt sich das viel mehr ein. Ale jeżeli on potrafi coś pokazać w obrazach, to o wiele bardziej wnika w pamięć słuchaczy. Doch wenn ich diejenigen, die ich unterrichten will, dahin bringe, dass sie selbst etwas nachvollziehen, praktisch tätig werden. Ale jeszcze lepiej, gdyby udało się tych słuchaczy skłonić do tego, aby oni mogli coś wykonywać, do czego ja ich nakłonię. Dann prägt sich das noch mehr ein. I wtedy okazuje się, że te przekazywane prawdy jeszcze bardziej zapadają w pamięć słuchaczy. Wir lieben diese bildhafte Darstellung des ersten Buches Mose. I my bardzo miłujemy te obrazowe przedstawianie prawd Bożych w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Das prägt sich ein. To bardzo łatwo zapada nam w pamięć. Und zum Teil sehen wir unser eigenes Lebensbild. A częściowo widzimy również i obraz naszego własnego życia. Der Sachverhalt, der uns in dem ersten Vers vorgestellt wird, ist ja klar. Treść tego pierwszego wiersza z historycznego punktu widzenia jest tutaj dla nas jasna. Sara bekam kein Kind. Przeczytaliśmy, że Sara nie otrzymała potomstwa. Und doch war es ein ganz ausgezeichnetes Ehepaar, Abraham und Sara. A jednak przecież to była szczególnego rodzaju wyróżniona para ludzka, Abraham i Saraj. Der Gott der Herrlichkeit ist ihnen in Ur in Chaldea erschienen. Bóg chwały ukazał się przecież im w Ur Chaldejskim. Und sie waren bereit, den Anordnungen Gottes zu folgen. I okazało się, że byli gotowi, aby posłuchać wszystkich zarządzeń czy przekazów Bożych. Alles zu verlassen. I byli gotowi wszystko w tym mieście pozostawić. Und in ein neues, fremdes Land zu ziehen. Aby pielgrzymować do nowego, obcego dla nich kraju. Wir würden doch erwarten, jetzt überschüttet sie Gott mit Segen. I my byśmy może oczekiwali, że teraz Bóg zacznie obsypywać ich błogosławieństwem. Und was ist? A co się tu okazuje? Sie haben keinen Segen. Nie mają błogosławieństwa. Zumindest im Hinblick auf die Nachkommenschaft. Przynajmniej jeżeli chodzi o błogosławieństwo w postaci potomstwa. Wir lernen daraus, i z tego możemy się nauczyć, dass die Souveränität Gottes ganz erhaben ist. Że suwerenność Boża jest ponad wszystko najwznioślejsza. Dass er immer höhere Gedanken hat, als wir haben. Że on zawsze ma bardziej wzniosłe myśli, niż my potrafimy mieć, wyobrazić sobie. Und dass er immer höhere Wege geht, um seine Gedanken zu verwirklichen, als wir sie kennen. I że zawsze będzie podążał o wiele wznioślejszymi drogami, niż my byśmy potrafili sobie to wyobrazić, aby doprowadzić do swojego celu. Es ist also ein ganz praktisches Thema, was uns hier beschäftigt. A więc teraz mamy przed sobą temat, który jest bardzo praktyczny. Den Hinweis, dass sie unfruchtbar war, finden wir bereits in Kapitel 11. Wir können einmal den Vers lesen. Już wskazówkę o tym, że to małżeństwo było bezdzietne, możemy przeczytać w 11 rozdziale. Da ist es in Vers 30, dass sie unfruchtbar war. 11 rozdział, 30 wiersz. Czytamy: A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. Das ist das Urteil Gottes, als sie damals noch in Ur in Chaldea waren. Taka była ocena Boża tego małżeństwa, gdy jeszcze byli w Ur Chaldejskim. Und dann kommen sie nach Haran. Potem oni przywędrowali do Haranu. Und dann spricht Gott wieder, nachdem Terah gestorben war, von einer Nachkommenschaft in Vers 2, Kapitel 12. A następnie, gdy umarł Tare, to w 12 rozdziale, w drugim wierszu, Bóg ponownie obiecuje im obfite potomstwo. Hatte Gott nicht festgestellt, dass die Frau unfruchtbar war?
Czy wcześniej Bóg już tego nie stwierdził, że ta niewiasta była niepłodna? Und doch verheißt er eine reiche Nachkommenschaft. A jednak on przyobiecuje, że będą mieli liczne potomstwo. Und zwar aus der Verbindung von Abraham und Sarah. I to potomstwo, które będzie ze związku Abrama i Saraj. Er wiederholt das noch einmal in Vers 7. Ponownie to powtarza w wierszu 7. Wir lesen mal den Vers. 12 rozdział, 7 wiersz. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł: Ziemię tę dam potomstwu twemu. Wie wir aus Vers 4 entnehmen können, war Abraham mittlerweile 75 Jahre alt. I tak jak możemy wyczytać w czwartym wierszu tego rozdziału, Abraham miał 75 lat. Wie lange hatten sie auf Nachkommenschaft gewartet? Jak długo on oczekiwał na potomstwo? Gott wiederholt die Zusagen. Bóg powtarza tutaj obietnicę. Gott möchte segnen. Bóg chce błogosławić. Und Gott erwartet weiter Glauben. I Bóg oczekuje dalszej wiary. In Kapitel 13 sehen wir den Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. W 13 rozdziale opisana jest sprzeczka pomiędzy pasterzami Abrama i Lota. Abraham als der Vater der Gläubigen ist souverän. Abraham jako ten ojciec wszystkich wierzących okazuje się tutaj suwerennym. Er erkennt, Lot und er müssen sich trennen. On daje tutaj wybór Lotowi i w ślad za tym oni się rozdzielają. Und der Mann des Glaubens, der in der Gegenwart Gottes lebt, überlässt die Wahl Lot. I ten mąż wiary, który żyje w społeczności z Bogiem, zostawia możliwość dokonania wyboru Lotowi. Und Gott wiederholt dann seinen Segen in Vers 14 von Kapitel 13. A Bóg ponownie powtarza swoje błogosławieństwo w 13 rozdziale, w 14 wierszu. Wir lesen mal die Verse 14 und 15. Przeczytajmy te wiersze z tego 13 rozdziału, 14 i 15. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Also wieder ein Hinweis, ein Versprechen, eine Nachkommenschaft zu bekommen. A więc znowu tutaj otrzymuje wskazówki, znowu otrzymuje obietnicę, że otrzyma liczne potomstwo. In Kapitel 15 klagt Abraham, dass er immer noch kinderlos ist. W 15 rozdziale Abraham tutaj zaczyna żalić się, że dalej jeszcze jest bezdzietny. Und wir lesen einmal die Verse 3 und 4 und 5 aus Kapitel 15. I teraz możemy przeczytać te wiersze z 15 rozdziału od 3 do 5. Potem rzekł Abram: Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje. Gott wiederholt immer wieder seine Verheißungen. Bóg ciągle na nowo powtarzał swoje obietnice, um den Glauben Abraham zu stärken, aby wzmacniać wiarę Abrama. Gleichzeitig präzisiert er seine Aussagen auch immer mehr. I jednocześnie coraz to bardziej precyzuje swoje przyrzeczenie. Und so kommen wir zu unserem Kapitel. I tak możemy przejść teraz do naszego 16 rozdziału. Wir sehen auch in Vers 6 von Kapitel 15 noch, dass Abraham tatsächlich Gott glaubte. Ale widzimy z treści 15 rozdziału, że Abraham rzeczywiście uwierzył Bogu. Gott rechnet ihm diesen Glauben zu Gerechtigkeit zu.
A Bóg zaliczył mu tą wiarę jako jego usprawiedliwienie. Abraham war so überzeugt, Gott steht zu seinem Wort. Tak, Abraham był przekonany, że Bóg dotrzyma swojego słowa. Kennen wir nicht auch alle solche Situationen? Czy i my nie znamy z naszego życia takich sytuacji? Dass wir aufgeben wollen. Dass wir aufgeben wollen, dass wir keinen Mut mehr haben im Glaubensleben. Że my chcemy zrezygnować i nie mamy odwagi dalej walczyć w naszym życiu. Abraham bekam die Zusagen Gottes und ließ sich von Gott stärken. Abraham otrzymał te przyrzeczenia Boże i również dał się wzmocnić przez Boga kolejnymi powtórzeniami tego przyrzeczenia. Dafür, da ist er ein gutes Beispiel für uns. I w tym względzie on jest dla nas dobrym przykładem. Hier Kapitel 16 Vers 1 wird also noch einmal festgestellt, dass Sarah ihm nicht gebar. I w 16 rozdziale w pierwszym wierszu jeszcze raz jest to potwierdzone, że Sara nie urodziła mu dzieci. Dann kommt auf einmal eine ägyptische Magd ins Spiel. I nagle pojawia się tutaj służąca pochodząca z Egiptu. Gott hatte es in seinen Regierungswegen so festgelegt, dass in Kapitel 12 bereits eine Hungersnot über das Land Kanaan kam. Bóg w swoich drogach zarządczych pomiędzy wszystkimi wierzącymi tak to postanowił, aby w 12 rozdziale nastał okres głodu w tym kraju, w którym przebywał Abram. Da war der Mann Abraham schwach geworden. I w tym momencie ten mąż Abram troszkę wykazał słabość. Auch das ist uns sehr bekannt. I taka sytuacja jest z pewnością nam wszystkim dobrze znana. Das macht uns Abraham auch sympathisch. I to powoduje, że Abraham jest dla nas coraz to bardziej sympatycznym. Denn er hatte auch Fehler, wie wir Fehler haben. Gdyż i on popełniał błędy takie, tak jak i my błędy popełniamy. Er hatte den eigenwilligen Weg erkannt und bekannt und ist wieder nach Kanaan gezogen. Ale on swój błąd wyznał i z Egiptu wrócił z powrotem do ziemi Kanaan. Und hier sehen wir auf einmal, dass er etwas mitgebracht hat. A tutaj nagle w 16 rozdziale dowiadujemy się, że on z tego Egiptu coś zabrał ze sobą. Wir lernen daraus sehr schnell. I z tego możemy bardzo szybko się nauczyć. Wir persönlich können unsere Sache durch ein Bekenntnis mit Gott in Ordnung bringen. Że my osobiście nasze uchybienia możemy uporządkować przez wyznanie przed Bogiem. Aber die Früchte eigenwilligen Weges können sehr langfristig sein. Ale owoce naszych samowolnych dróg mogą za nami się długi okres ciągnąć. Diese Magd war in seinem Haushalt. Bo okazuje się, że ta niewolnica znajdowała się w jego domostwie. Sara schlägt vor, dass Hagar als Nebenfrau von Abraham eingesetzt werden sollte. I Sara i jego żona zaproponowała, aby Hagar stała się nałożnicą obok jej jako żony. Aus Klagelieder 3 wollen wir eine Stelle dazu lesen. Przeczytajmy jeszcze jedno miejsce z Trenów Jeremiaszowych. Treny Jeremiaszowe, 3 rozdział. Vers 26. 26 wiersz. Księga Trenów Jeremiaszowych, 3 rozdział, 26 wiersz. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Wie schwer fällt uns das Warten manchmal. O, jakże trudnym dla nas jest bardzo często właśnie oczekiwanie. Das ist im täglichen Leben so. Tak dzieje się w naszym codziennym życiu. Wenn das Geschäft nicht so läuft. Gdy nie powodzi się nam w naszych interesach. Die Arbeit nicht so funktioniert. Gdy w pracy nie działa tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Auch im Hinblick auf das Volk Gottes kann uns Unruhe beschleichen. Ale również też w związku z sytuacją wśród ludu Bożego może nas ogarnąć niepokój. Wenn Sie Ihren Verstand einschalten, musst du sagen, das hat keinen Zweck. Jeżeli my włączymy teraz swój
Jeżeli my włączymy teraz swój umysł, to bardzo szybko dojdziemy do wniosku, nie ma sensu. Dass wir weiter auf die Verheißung Gottes trauen. Abyśmy dalej ufali tym obietnicom Bożym. Und was macht Abraham mit dem Vorschlag seiner Frau? I co teraz Abraham zrobił w obliczu tej propozycji jego żony? Abraham hört auf die Stimme seiner Frau. Abraham posłuchał głosu swojej żony. In Kapitel 21 sagt einmal Gott zu Abraham. W 21 rozdziale czytamy, że Bóg nagle powiedział do Abrama: Höre auf Sarah, deine Frau. Posłuchaj Sary, twojej żony. Das kann durchaus so sein. Tak i też może być. Wir sind in der Ehe zur gegenseitigen Ergänzung gegeben. Bo my w małżeństwie zostaliśmy sobie nawzajem darowani jako uzupełnienie siebie samego nawzajem. Aber die Hauptverantwortung hat der Mann. Ale zawsze główną odpowiedzialność ponosi mężczyzna. Jetzt können wir sagen, wir fühlen das nicht so. Możemy powiedzieć, my tak tego nie czujemy. Nein, die Schrift ist ganz eindeutig, der Mann hat in der Ehe die Hauptverantwortung. Ale nie, Pismo jest bardzo jasne w tym względzie, to małżonek ponosi odpowiedzialność. Wir sehen auch nicht, dass das Ehepaar ins Gebet geht. Myśmy nie zauważyli, aby to małżeństwo udało się na modlitwę. Hier wird Fleisch zu arm gemacht. Tu okazuje się, że zaczyna działać ciało. Man will einfach mit menschlichen Mitteln die Verheißungen Gottes erleben. Okazuje się, że ludzkimi środkami chciało się by te błogosławieństwo Boże przyspieszyć. Und das funktioniert nie. Ale coś takiego nigdy nie będzie funkcjonowało. Vers 3 wird deutlich, dass Abraham Hagar als Nebenfrau nimmt. Trzeci wiersz dobitnie pokazuje, że Abraham bierze właśnie niewolnicę Hagar za nałożnicę swoją. Von vornherein ist es ja so gewesen, dass Gott bestimmt hat, ein Mann und eine Frau sollen zusammen eine Ehe bilden. A przecież było to wiadome od samego początku istnienia świata, że Bóg postanowił, że jeden mężczyzna i jedna niewiasta będą tworzyli małżeństwo. Diese Ehe ist unauflöslich. Te małżeństwo jest nierozwiązywalne. Und sie endet erst durch den Tod des Einzelnen. I dopiero poprzez śmierć jednego z członków tego małżeństwa jest rozwiązane. Dann sehen wir auch, dass mittlerweile 10 Jahre ins Land gegangen waren. I możemy tu zauważyć, że w międzyczasie upłynęło 10 lat. Also der Mann war jetzt 85. Czyli okazuje się, że Abraham miał już teraz 85 lat. Menschlich gesehen war die Chance immer geringer geworden. I po ludzku patrząc, szanse na uzyskanie potomstwa stawały się coraz to mniejsze. Sie hatten lange gewartet. Okazuje się, że długo oczekiwali na potomstwo. Jakobus sagt uns aber, das Ausharren habe ein vollkommenes Werk. Ale Jakub nam napisał w swoim liście, że wytrwanie i oczekiwanie to powinno być dzieło doskonałe. Und wie gut, dass wir uns gegenseitig immer wieder diesbezüglich ermuntern dürfen. Jak to dobrze, że my możemy siebie nawzajem w związku z tym oczekiwaniem zawsze pocieszać. Vers 4 macht deutlich, dass Hagar tatsächlich schwanger wird. Czwarty wiersz tutaj pokazuje, że Hagar rzeczywiście poczęła. Und es ist hochinteressant, dass ihre Herrin gering wird in ihren Augen. I to jest naprawdę interesujące, że ona zaczęła pogardzać teraz nagle panią swoją. So subjektiv sind wir. Tak właśnie subiektywnymi jesteśmy. Schwangerschaft ist ausschließlich eine Sache des Schöpfers, die in Gnaden schenkt. Bo ciąża zawsze jest tym znakiem błogosławieństwa Bożego i Bóg tylko w swojej łasce może to sprawić. Aber wir Menschen sagen, wir haben einen Erfolg. Ale ludzie mówią, w tym względzie to my mamy sukces. Der Stolz, der Hochmut kommt hervor. I tu zaraz objawia się pycha i duma człowieka. Und automatisch wird
die Herrin Sara gering in den Augen Hagars. I automatycznie od razu pani Hagar Saraj była pogardzana. Wir fragen einmal, haben wir diese Lektion persönlich gelernt? Możemy siebie teraz zapytać, czy my tą lekcję dobrze się nauczyliśmy? Erfolg verändert unsere Wertmaßstäbe. Sukces zmienia nasze wzorce w postępowaniu. Kann das sein? Czy tak może się zdarzyć? Darf das sein? Czy tak wolno, żeby się zdarzyło? Wir lesen 1. Korinther 4. Przeczytajmy pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział. 7 wiersz. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Also alles, was wir an Erfolg vielleicht oder Vorzügen aufzuweisen haben, ist ausschließlich ein Geschenk der Gnade Gottes. A więc wszystko, co my w naszym życiu tak chętnie byśmy określili jako nasz sukces, to nic innego, jak to wszystko otrzymaliśmy od Boga. Es ist natürlich ein bisschen schwierig für uns. Naturalnie jest to troszkę trudne dla nas. Wir kennen diese Verhältnisse einer Nebenfrau nicht, wie sie Gott damals geduldet hat. My też i w dzisiejszych czasach nie znamy dokładnie takich stosunków nałożnicy, które w tamtych czasach Bóg w swojej cierpliwości znosił. Diese Frau blieb Knechtin. Ta żona dalej pozostawała służącą. Und war zugleich eine Nebenfrau. A jednocześnie pozostawała taką poboczną żoną. Wie reagiert jetzt Sarah auf den Hochmut Hagars? W jaki sposób teraz Sara zareagowała na tą pychę tej Hagar? Sie macht ihrem Mann einen Vorwurf. Zaczęła teraz swojemu mężowi robić wyrzuty. Wie bitte? Jak to? Er hat die Hauptverantwortung. On miał odpowiedzialność. Aber sie hatte den Weg vorgeschlagen. Ale to przecież ona tą drogę zaproponowała. Sie hatte sich dafür eingesetzt, dass Hagar als Nebenfrau eingeführt wurde. To ona wstawiała się u niego, aby Hagar była wprowadzona w ten związek małżeński. Wir sehen, fleischliche Elemente führen zu zusätzlichen Spannungen in der Ehe. I tak możemy zauważyć, że cielesne elementy doprowadzają do dodatkowych napięć wewnątrz małżeństwa. Sara sagt zu Abraham, das Unrecht, das mir widerfährt, fällt auf dich. I Sara powiedziała, Saraj powiedziała do Abrama: krzywdy mojej ty się zwinien. Sie hat tief die Demütigung empfunden, die Hagar ihr zugefügt hat. Ona bardzo głęboko odczuła te upokorzenie, które odebrała ze strony Hagar. Sara ruft sogar Gott zum Zeugen auf, der richten soll zwischen den Eheleuten. Nawet Sara tutaj powołuje samego Boga na sędziego pomiędzy nimi jako małżonkami. Psalm 16 sagt, viele Schmerzen haben die, die einem anderen nacheilen. A w Psalmie 16 możemy przeczytać, wiele bólów sobie sprawiają ci, którzy za próżnymi rzeczami dążą. Wie haben wir gesungen? A jak myśmy to śpiewali? Herr, zu deinen Füßen. Panie, do twoich stóp. Das bezog sich natürlich auf den Augenblick des Zusammenkommens als Versammlung. Naturalnie, to dotyczyło tego momentu, gdy my jesteśmy tu zgromadzeni jako zbór. Aber Maria finden wir immer wieder zu den Füßen des Herrn Jesus. Ale Marię znajdujemy ciągle na nowo u stóp Pana Jezusa. Das ist die Niedriggesinntheit, die uns ständig zu den Füßen des Herrn Jesus bleiben lässt. To jest właśnie te niskie usposobienie, które powoduje, że chętnie zajmujemy miejsce u stóp Pana Jezusa. Nur vollkommen war das natürlich in dem Leben unseres Herrn
wie Filipa 2 das deutlich macht. O, jakie to było doskonałe w życiu naszego Pana, tak jak to pokazuje nam drugi rozdział listu do Filipian. Wie reagiert Abraham? W jaki sposób teraz zareagował Abraham? Er hält die Ordnung in seinem Haus aufrecht. On chce podtrzymać porządek w swoim domu. Er unterstellt Hagar weiter der Autorität von Sarah. On dalej oddaje pod autorytet Saraj Hagar. Und was tut jetzt Sarah? A co teraz Saraj zaczyna robić? Sarah behandelt Hagar hart. Saraj zaczęła bardzo twardo traktować Hagar. Härte in diesem Fall ist nie ein Zeichen von geistlicher Reife. Twardość, ostrość nigdy nie jest znakiem w takich sytuacjach duchowej dojrzałości. Wir sehen nicht, dass Abraham und Sarah zusammen auf die Knie gegangen sind und gesagt haben, wir haben einen falschen Weg eingeschlagen. Nie widzimy, aby Saraj i Abraham udali się na kolana i przed Bogiem to wyznali. Wspólnie poszliśmy błędną drogą. Auf dem Weg der Demütigung wäre Sieg gewesen. Bo tylko na drodze upokorzenia mogliby liczyć na zwycięstwo. Aber Sarah ist nicht auf dem Weg der Demütigung, sondern sie ist hart. Ale Saraj nie poszła drogą upokorzenia, tylko zatwardziła się. Das Verhältnis zwischen ihr und Gott war nicht geregelt. A ten stosunek pomiędzy nią a Bogiem nie był uporządkowany. Was macht Hagar, diese junge Frau? Co robi teraz Hagar, ta młoda niewiasta? Sie flieht hinweg. Ona ucieka z tego domu. Das kann uns auch passieren, nicht? Tak może się też i nam przytrafić. Da sind wir vielleicht im mittleren Alter als gläubige Leute unterwegs. My może już jesteśmy długie lata jako wierzący na wspólnej drodze. Da ist eine junge Seele vielleicht in unserem Bereich. Eine junge Seele. Znajduje się w naszym otoczeniu jakaś młoda dusza. Wir verhalten uns falsch. My postąpimy teraz błędnie. Und die Seele geht weg. I okazuje się, że ta dusza odchodzi. Sie war eine Ägypterin. Ona była Egipcjanką. Sie hatte diese ägyptischen Elemente noch in sich. Ona miała te egipskie elementy jeszcze w sobie. Sie hatte sich nicht bekehrt. Ona się przecież nie nawróciła. Aber sie hatte doch den Segen erlebt in dem Hause Abrahams. Ale ona doświadczała tego błogosławieństwa w domu Abrama. Wenn sie auch keine Kinder hatten. Nawet jeżeli to małżeństwo nie miało dzieci, aber Gott hatte sie doch in jeder Hinsicht sonst gesegnet. Ale Bóg przecież w pozostałych rzeczach ich obficie błogosławił. In Kapitel 23 wird Abraham sogar Fürst Gottes genannt. A w 23 rozdziale tej księgi możemy przeczytać, że Abraham nazwany jest księciem Bożym. Sie hatte sicherlich viel von dem Gott gehört, dem Abraham diente. Z całą pewnością wiele słyszała o tym Bogu, któremu służył Abram. Und jetzt geht sie weg. A teraz ona odchodzi. Weg von dem Platz zusammenkommens, gibt's das auch? Czy można odejść od tego miejsca wspólnego zgromadzania się? Wir haben gesungen, froh um dich geschart. A my śpiewaliśmy, że z radością się gromadzimy wokoło ciebie. Weggehen aus der Familie? Odejść z rodziny. Weggehen aus dem Segensbereich. Odejść z tego obszaru błogosławieństwa. Wie schade wäre das. O, jaka wielka szkoda by nastąpiła. Wer trägt die Hauptschuld? A kto ponosi główną winę? Diejenigen, die die höchsten Verantwortung haben. Ci, którzy mają tą największą odpowiedzialność. Die Seele geht weg. Ale dusza odchodzi. Doch die Geschichte ist durch die Güte Gottes nicht zu Ende. Dzięki dobroci Bożej ta historia się nie zakończyła na tym. Der Engel des Herrn wird jetzt tätig. Bo anioł pański teraz zaczyna działać. Wenn wir als Gläubige versagen, Gott ist immer noch da.
Jeżeli my jako wierzący zawodzimy, to Bóg zawsze jest do dyspozycji. Und Gott ist nicht nur einer, der sich um Sarah und Abraham kümmert. A Bóg jest nie tylko takim, który troszczy się o Abrama i Saraj. Er kümmert sich auch um Hagar. On również zatroszczył się o Hagar. Hier wird von dem Engel des Herrn berichtet. Czytamy tutaj, że to był anioł pański. Wenn wir das mit Vers 13 vergleichen, gdy porównamy to z 13 wierszem, dann wird sogar von dem Herrn direkt geredet. To okazuje się, że bezpośrednio jest mowa o samym Panu. Wir haben keine Schwierigkeit, den Herrn Jesus selbst dort drin zu sehen. I z pewnością, na pewno nie mamy tutaj trudności, żeby rozpoznać osobiście samego Pana, który jest czynny. Der Jesus findet sie. Bo Pan Jezus ją znalazł. Der Jesus ist natürlich der allwissende Gott, er braucht sie nicht suchen. Naturalnie Pan Jezus jest wszechwiedzącym Bogiem i on nie potrzebował jej szukać. Und doch findet er diese Seele. A jednak on znalazł tą duszę. Um dir und mir deutlich zu machen, wie seine Herzensempfindungen sind, auch dieser ungläubigen Seele gegenüber. Aby tobie i mnie pokazać, jakie są uczucia serca Pana w stosunku do tej niewierzącej duszy. Wie gut, wenn welche weggehen, jak, dass der Jesus nachgeht. Jak to dobrze, że jeżeli niektórzy odchodzą, to Pan Jezus idzie za nimi. Wo findet er sie? I gdzie on ją znajduje? In der Wüste. Na pustyni. Auf dem Wege nach Ägypten. Znajduje ją w drodze do Egiptu. Wenn ich diese Richtung einschlage, gibt es nur Entsagung. Jeżeli ja taki kierunek teraz obiorę w swoim życiu, to tylko będę mógł się zawieść. Und doch lässt Gott diese schwangere Frau diese Wasserquelle dort finden. A jednak Bóg pozwolił, aby ta ciężarna niewiasta znalazła źródło na swojej drodze. Und jetzt sehen wir den Herrn Jesus hier als den Seelsorger. I teraz oglądamy Pana Jezusa jako tego, który jest wielce zatroskany i stara się o tą duszę. An einer ungläubigen ägyptischen Seele. I to w dodatku starający się o niewierzącą egipską duszę. An einer Magd. I to w dodatku służącą, niewolnicę. Für Gott ist jeder Mensch kostbar. Nie, dla Boga każdy człowiek jest kosztowny. Er redet Hagar ganz persönlich an, mit Namen. I zwraca się do Hagar bardzo osobiście po jej imieniu. So ist der Jesus in seinen Bemühungen immer ganz persönlich. I tak Pan Jezus w swoim staraniu się o pojedynczą duszę zawsze jest bardzo osobisty. Er sagt Hagar, Magd Sarais. I zwraca się do niej Hagar, niewolnico Saraj. Die Ordnung, die damals im Hause Abrahams vorherrschte, ten porządek, który w tym czasie jeszcze panował w domu Abrama, erkennt Gott an, Bóg uznaje za dalej aktualny und bringt sie hier in Erinnerung. I przypomina o tym porządku tej Hagar. Sie war doch gar nicht mehr die Magd Saras. A przecież w tym momencie już nie była niewolnicą. Und doch sagt er, du bist die Magd Saras. A jednak Pan do niej mówi, ty jesteś dalej niewolnicą Saraj. Die sozialen Verhältnisse, in denen wir sind, die kennt Gott und akzeptiert sie. Wszystkie socjalne warunki, w jakich my się znajdujemy, to Bóg zna i Bóg je wszystkie akceptuje, wszystkie różnice socjalne. Auch wenn wir Ordnungen, die Gottes Wort vorgibt, ignorieren, Gott drängt darauf, dass sie eingehalten werden. Jeżeli my porządki zaczynamy ignorować, to jednak Bóg odwołuje się do tego porządku. Sei es im Hinblick auf das Familien- oder Eheleben. Nieważne, czy to chodzi tutaj o rodzinne czy małżeńskie życie. Oder sei es im Hinblick auf das Arbeitsleben. A może też i chodzi o nasze życie zawodowe. Und jetzt stellt er Fragen. I teraz zaczyna Pan stawiać pytania. Woher kommst du? Skąd przychodzisz? Eine hochinteressante Frage. Bardzo interesujące pytanie. Woher kommen wir? Skąd my przychodzimy?
Natürlich wusste der Jesus, wo Hagar herkam. Naturalnie Pan Jezus dobrze wiedział, skąd Hagar przyszła. Aber durch diese Frage will er ihr bewusst machen, wo sie hergekommen ist. Ale stawiając to pytanie, chce jej uświadomić, skąd ona przyszła. Und dann die zweite Frage, wohin gehst du? I dołącza drugie pytanie, i dokąd idziesz? Wo ist dein Ziel? Jaki jest twój cel? Wo ist dein Ziel für diese Stunde? Jaki jest cel też i twój w tej godzinie? Wo ist dein Ziel für heute? Jaki jest twój cel na dzisiaj? Wo ist dein Ziel für die Ewigkeit? Jaki jest twój cel na całą wieczność? Hagar, wohin gehst du? Hagar, dokąd ty zdążasz? Da sagt ein alter, gebildeter Mann. Stary, wykształcony mężczyzna powiedział. Als er gefragt wird, wo gehst du hin? Gdy zapytano go, dokąd idziesz? Er sagt, ich gehe in den Himmel. Ja, on powiedział, ja idę do nieba. Warum denn? Dlaczego? Ich habe in 30 christlichen Chören mitgesungen. Ich habe in 30 christlichen Chören mitgesungen. Dlatego, że ja śpiewałem kiedyś w 30 chrześcijańskich chórach. Nein, es kommt nicht auf unsere Meinung an. Nie, tu nie chodzi o nasze mniemanie co do tego tematu. Es kommt auf das an, was Gottes Wort uns sagt. Chodzi o to, co Słowo Boże na ten temat mówi. Jetzt kommt die Antwort Hagars. I tak możemy też i usłyszeć odpowiedź Hagar. Sie sagt, ich fliehe von meiner Herrin Sarai. A ona odpowiedziała, uciekłam przed panią moją Saraj. Das war die Wahrheit. To była prawda. Aber dann war auch Schluss. Czy na tym się kończy? Im Hinblick auf die zweite Frage gibt sie keine Antwort. Bo na drugie pytanie nie udziela odpowiedzi. Wie viele sind da, die ziellos durch das Leben gehen? O, jakże wielu idzie bez celu przez całe swoje życie. Aber schön ist auch, dass Hagar hier Sarah als ihre Herrin wieder anerkennt. Ale piękne jest to, że Hagar uznaje Saraj jako swoją panią. Was sagt der Herr zu ihr? A co Pan powiedział do niej? Kehre zu deiner Herrin zurück. Wróć do swej pani. Und demütige dich unter ihre Hände. I upokórz się pod jej ręką, dosłownie. Das ist das erste Mal, dass wir Demütigung hier im Wort Gottes finden. Jest to po raz pierwszy użyte słowo upokórz się w księdze biblijnej. Wenn sie keine Antwort auf das Ziel geben kann, der Herr hat die Antwort auf das Ziel. Jeżeli ona nawet nie potrafiła dać odpowiedzi co do celu, to Pan wiedział, jaką dać odpowiedź w stosunku do jej celu. Wenn wir keine Antwort auf die Frage nach dem Ziel haben, der Herr hat auch für uns die Antwort. Ale też i jeżeli my nie mamy odpowiedzi na pytanie o cel naszego życia, to Pan ma dla nas odpowiedź, jaki jest cel twojego życia. Wir müssen, wenn wir eigenwillige Wege gegangen sind, zurück. Gdyż jeżeli poszliśmy samowolnymi drogami, to musimy wrócić z powrotem. Wir müssen uns demütigen. Musimy się upokorzyć. Das wird der gläubige Überrest tun in zukünftigen Tagen vor der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Tak uczyni też i wierząca resztka z ludu izraelskiego, zanim nastanie ustanowienie tysiącletniego królestwa. Jetzt sagt der Herr zu ihr etwas von einem wunderbaren Segen. I teraz Pan zaczyna jej mówić o cudownym błogosławieństwie. Er spricht von einer sehr reichen Nachkommenschaft. Mówi o niej o bardzo obfitym potomstwie. So ist Gott immer. Takim jest właśnie Bóg zawsze. Er möchte geben. Bóg chce zawsze darować. Wenn er auch manchmal Zeiten von Mara uns schenkt. Nawet jeżeli on czasami daruje nam takie czasy jak w Mara. Aber das tut er nur, um dann anschließend umso mehr seinen Segen uns zu schenken. Ale czyni to dlatego, aby w połączeniu z Mara darować nam obfite błogosławieństwo. In Vers 11 spricht er von ihrer Schwangerschaft. W 11 wierszu mówi na temat tego, że jest teraz ciężarną. Sagt Hagar auch genau, welches Geschlecht dieses Kind haben würde?
od razu objawia Hagar, jakiej płci będzie potomstwo, które urodzi. Sagt auch den Namen, den dieser Junge haben sollte. Mówi, jakie imię powinien otrzymać chłopiec, który się urodzi. Welch eine schöne Gnade. Jakaż to jest piękna łaska. Ismael heißt Gott hört. Gdyż imię Ismael tłumaczy się Bóg słyszy. Rückschließend können wir sagen, dass sie wohl in dieser Not zu Gott geschrien hat. I spoglądając wstecz, możemy powiedzieć, że ona w tej biedzie swojej wołała do Boga. Gott erkennt das an. Bóg to wszystko uznał. Und gibt gleichzeitig diesem Jungen eine Zielsetzung, einen Inhalt für sein Leben. I jednocześnie daruje temu chłopcu cel i treść jego życia. Und er begründet das, der Herr hat auf dein Elend gehört. I od razu to uzasadnia, gdyż Pan usłyszał o niedoli twojej. 11 wiersz pod koniec. Es gibt immer nur Elend, wenn wir uns von dem Herrn abwenden. Es gibt immer nur Elend, wenn wir uns von dem Herrn abwenden. Zawsze będzie wielka nędza, jeżeli my będziemy się od Pana odwracać. Dann sehen wir auch, dass der Charakter dieses Jungen beschrieben wird. Następnie czytamy, jaki będzie charakter tego chłopca. Das ist auch wieder ein Hinweis auf die Unbeschränktheit Gottes als Schöpfer. To też jest wskazówką na tą nieograniczoność w działaniu Boga jako Stwórcy. Wir können den Charakter nicht aussuchen. My nie możemy sobie swojego charakteru dobrać, wyszukać. Wir können aber einen Charakter auch formen lassen. Ale możemy pozwolić, aby nasz charakter był formowany. Durch die neue Geburt und durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes. Poprzez nowonarodzenie i poprzez działanie Ducha Świętego w naszym nowym życiu. Was sagt der Herr im Hinblick auf die Söhne des Zebedeus? Co Pan powiedział w stosunku do synów Zebedeuszowych? Sie sind Söhne des Donners. Oni są synami grzmotu. Und wie zart war doch Johannes später. A jakim łagodnym był Jan później. Jetzt sehen wir, dass Hagar ihren Mund auftut und Gott ein Zeugnis gibt. I teraz widzimy, że i Hagar otwiera swoje usta i daje świadectwo Bogu. Sie sagt, du bist der Gott des Schauens. Des Schauens. Du bist der Gott des Schauens, Vers 13. I powiedziała, tyś jest Bogiem, który widzi. Gott sieht. Bóg widzi. Sie hat erlebt, dass Gott sie gesehen hat, ihr Elend gesehen hat. Ona to przeżyła, że Bóg ją widział i widział jej nędzę. Und jetzt sieht der Herr auch unsere ganz persönliche Situation. Tak też i Pan widzi każdego z nas osobna, osobistą sytuację. Hagar bezeugt ihn als denjenigen, der sieht. I Hagar to potwierdza, że Bóg jest tym, który ją widzi. Und dann gibt es noch eine zweite Seite. I jeszcze jest wymieniona druga strona. Es ist wohl auch so zu übersetzen, dass es heißen könnte, du bist der Gott, der sich schauen lässt. I to można też przetłumaczyć, że ty jesteś Bogiem, który daje się oglądać. Końcówka 13 wiersza. Schauen wir ihn nicht in der Schöpfung? Schauen wir Gott nicht in der Schöpfung? Czy my nie oglądamy Boga w stworzeniu? Spricht nicht Psalm 8 und Psalm 19 davon? Czy Psalm 8 i 18, 19 o tym nie wspomina? Schauen wir ihn nicht in seinem Wort, auch davon spricht Psalm 19. Czy nie widzimy go w jego słowie i o tym też wspomina 19 psalm? Sehen wir nicht Gott in der Person des Herrn Jesus Christus? Czy my nie widzimy Boga również w osobie Pana Jezusa Chrystusa? Und das war die höchste Offenbarung? I to było te najwznioślejsze objawienie Boga. Johannes 1, Vers 18 sagt, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn kundgemacht. I Jan powiedział, nikt nigdy Ojca nie widział,
Jednorodzony syn, który jest w łonie Ojca, ten nam go objawił. Da sind die Jünger auf dem See. I możemy tak oglądać uczniów Pana, którzy płyną przez jezioro. Sie erleben in ihren Umständen. I przeżywają trudne okoliczności. Johannes 20. Tak jak czytamy to w Ewangelii Jana 20 rozdział. Johannes, der zuerst an der Brust des Herrn gelegen hat, erkennt den Herrn zuerst. I Jan, który tak często skłaniał swoją głowę na pierś Pana Jezusa, jako pierwszy rozpoznaje, że nadchodzi Pan. Was sagen die Jünger, als Thomas nicht dabei war? A co powiedzieli uczniowie, gdy Tomasza nie było razem z nimi i widzieli Pana? Wir haben den Herrn gesehen. Myśmy widzieli Pana. Was sagt ein Ungläubiger nach 1. Korinther 14? A co mówi niewierzący według pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdział? Wenn wir als Versammlung zusammenkommen, jeżeli my zgromadzimy się jako zbór, in Vers 25, w 25 wierszu czytamy pierwszy list do Koryntian 14:25. List 24, 25 wiersz. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Gott ist erlebbar für Gläubige und Ungläubige. Boga można doświadczyć na żywo, zarówno dla wierzących, jak i dla niewierzących. Und dann wird in Vers 14 gesagt, dass dieser Brunnen Berlacher Iroi genannt wird. I w 14 wierszu możemy też i dowiedzieć się, że ta studnia jest nazwana żyjącego, który mnie zauważył albo widzi. Das ist der Brunnen des Lebendigen. Czyli to jest źródło tego żywego. Gott lebt. Bóg żyje. Hagar bezeugt es. I Hagar to poświadcza. Sie dokumentiert es, indem sie diesem Brunnen diesen Namen gibt. I ona to dokumentuje poprzez to, że temu źródłu nadaje taką nazwę. Somit haben wir drei wunderbare Zeugnisse. I tym samym mamy trzy cudowne świadectwa. Gott sieht mich. Bóg mnie widzi. Er lässt sich sehen. On daje się oglądać. Und Gott lebt. I Bóg żyje. Das sagt eine ägyptische Frau. I to właśnie powiedziała egipska niewiasta. Eine Sklavin. Niewolnica. Wir sehen, wie die rettende und gütige Heilandsliebe tätig wird. O, w tym widzimy, jak bardzo jest czynna ta ratująca i dobrotliwa łaska Zbawiciela. Und wie schön, wenn auch wir sagen können, wir wissen, dass der Jesus lebt. Jakże to by było piękne, gdybyśmy my wszyscy mogli, jak tu jesteśmy, zaświadczyć, wiemy, że Jezus żyje. Die Thessalonicher waren gerade zum Glauben gekommen. Thessaloniczanie niedawno co uwierzyli. Hatten sich von den Götzenbildern bekehrt. Oni odwrócili się od bałwanów i nawrócili się. Um dem lebendigen Gott zu dienen. Aby służyć Bogu żywemu. Gott lebt. Bóg żyje. Das ist das wunderbare Zeugnis, was wir auch immer wieder aufstellen wollen. Takie jest cudowne świadectwo i chciejmy je ciągle na nowo też i samym sobą przedstawiać. Er sieht mich. On widzi mnie. Das wollen wir auch immer wieder sagen. Chciejmy to ciągle na nowo powtarzać. Und das dritte, dass er sich sehen lässt. I trzecia rzecz, on pozwala, że my możemy go oglądać. Und wer könnte die Fülle Gottes verstehen? A któż jest w stanie zrozumieć pełnię Bożą? Wir lesen noch aus 1. Korinther. Przeczytamy 2. jeszcze z pierwszego listu do Koryntian. Erste Korinther 2, drugi rozdział. 9 und 10 wollen wir lesen. 9 i 10 wiersz.
Pierwszy list do Koryntian, 2:9-10. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Wir sehen also, dass wir heute schon in der Lage sind, durch den Geist Gottes und die neue Geburt alles zu erkennen. A więc widzimy, że już teraz jesteśmy w stanie przez Ducha Bożego i przez ten nowonarodzenie wszystko poznawać. Doch jetzt lesen wir noch aus Kapitel 13 die Verse 12 und 13. 1. Korinther 13, Vers 12 und 13. Jeszcze otwórzmy 13 rozdział tego listu, 12 i 13 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 12-13 wiersz. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Glaube wird eines Tages durch Schauen abgelöst. Wiara pewnego dnia będzie już zwolniona, będzie rozwiązana. Hoffnung wird durch Erfüllung abgelöst. Będzie zwolniona przez oglądanie, a nadzieja poprzez spełnienie tego, na co mamy nadzieję. Aber diese Liebe Gottes bleibt ewig. Ale ta miłość Boża, ona trwa na wieki. Und in diesem Bereich der Liebe sollen auch wir vorangehen. I w tym zakresie miłości powinniśmy dalej zdążać. Indem wir uns freuen, dass einmal das stückweise Erkennen weggetan wird. Przez to, że będziemy się ciągle cieszyć, że te cząstkowe poznanie kiedyś ustanie. Wir werden erkennen, aus welchem Elend Gott uns geholt hat. I my poznamy, z jakiej nędzy Bóg nas wyciągnął. Und zu welcher Höhe er uns gebracht hat. I do jakiej wysokości on nas podniósł. Trotz unseres Versagens. Pomimo tego, że my ciągle zawodzimy. Wie groß ist doch unser Gott. Jak wielkim jest nasz Bóg. Gepriesen sei sein Name. Niech będzie wysławiane Jego imię.